Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Need for Speed Most Wanted. O, zepsułem niespodziankę, bo to już jest na ekranie ten samochód. A, jest, mam Porszaka oczywiście, Barona, zdobyłem go, materiał, znaczy krótki materiał, urywek widzicie pewnie teraz w takim małym okienku gdzieś tam, tu na wideo. Ja to wam wkleję, jak nie zapomnę oczywiście, i teraz jak wybierzemy sobie auto, tak się prezentują jego osiągi, to jest Porsche Cayman S. I teraz uwaga, zestawię go z moją superką. Dobra? Tak wygląda superka. Te żółte znaczniki tam, to jest... to są statystyki tamtego Caymana S. Także w ten sposób to wygląda, tak to, jak to działa, wszystko ma lepsze. Prowadzenie ma o niebo lepsze, więc miejmy nadzieję, będzie się nim jeździło bosko. Nie jeździłem nim jeszcze. Tylko go wstawiłem do garażu tak naprawdę. Ale zobaczymy, co właściwie ten samochód ma zamontowane. Bo nie jestem pewien, nie sprawdzałem. Ja tylko to nagrałem i poszedłem odpocząć od gry, bo miałem jej dość. Zresztą pewnie mi się nie dziwicie, bo tyle ile ja musiałem rzeczy powtórzyć. No ja tak naprawdę nie miałem save'a. Miałem save'a z... z kiedy miałem save'a? Miałem save'a sprzed... jakichkolwiek wyścigów Barona. Musiałem wszystkie, kamienie milowe, wyścigi, notowania, wszystko musiałem porobić. Teraz mam 600 parę notowań, trochę więcej niż miałem wcześniej. Ale to tam na marginesie, dobra, zobaczmy części. Modyfikacji karoserii żadnych. Zobaczmy, ten pakiet czwarty mam. No ciężko mi powiedzieć, który ten, bo mam zbugowane oczywiście te... wszystko, więc ciężko mi powiedzieć. Nie będę tutaj nic robił w tej kwestii. Wloty powietrza. Dobra, możemy tutaj sobie jakieś rzeczy zamontować, ale nie jest to mi potrzebne w tej chwili. Wygląd, możemy lakier sobie jakiś inny dać, tak? Błyszczący, a jaki był? Kurde, i właśnie widzicie, nie wiem. A jak wygląda taki lakier na przykład? Nie mogę sprawdzić sobie? Niestandardowy. Jezu, jak przerażająco to wygląda. Niestandardowy. Mogę jakoś sobie... O, mogę wybierać. Patrzcie, ale ładnie to wygląda, nie? To kosztuje 1500. Teraz z tego co pamiętam, to było dopiero później. W takim kolorze jest... taki jeden samochód z czarnej listy, ale nie będę wam o nim mówił. Bo go zdobędziemy. Dopiero później on będzie, ale będzie. Bardzo ładne malowanie jest. W ogóle ktoś mi powiedział, żebym odcinek zrobił z tuningu samochodu. W sensie, żebym tuningował jakąś tam brykę. Ja bym chciał to zrobić, tylko że ja nie chcę tracić forsy, ewentualnie jakiś odcinek dodatkowy z tego zrobię. Bo naprawdę nie chcę tracić pieniędzy na takie rzeczy. Serio. Mam ładne samochody, bo te z czarnej listy nie są brzydkie. I po prostu, no, chcę tą forsę zachować na jakieś rzeczy związane z osiągami i tak dalej. Żeby nie tracić forsy na jakieś zdety typu wloty powietrza. Nie, mnie to nie jara aż tak. Tym bardziej, że tuning samochodu, no to ja lubię, ale... nie taki, że trzeba z niego płacić. Dobra, silnik. Jaki silnik powinniśmy mieć na tym etapie? Drugi silnik. A mamy pierwszy, a trzeba mieć drugi, bo drugi jest dopiero tym dobrym. Chyba, że silnik... to są tylko trzy, profesjonalny. To jest drugi. Tu nie można zamontować jakby... nie można zamontować tego pierwszego. Czyli ten pakiet wyścigowy, czy coś takiego. Tego tu nie ma, tylko jest pakiet profesjonalny, czyli to jest drugi. No to mam, dobrze, że mam. Tu ogólnie są... zmontowane części, które są zablokowane jeszcze, więc ten samochód naprawdę jest konkretny. Trzeci od tyłu mam. No i pasuje, tutaj to będę miał dopiero przy Erlu, po Erlu. Zawieszenie, powinienem mieć to. No i mam to, bardzo dobrze. Pakiet platynowy będzie dopiero przy... to jest zawieszenie. Przy szóstym, przy Mingu bodajże, on się Ming nazywał. Nitro, powinienem mieć drugie od końca. Czyli mokre nitro. Przy 11 jest, a nie mam mokrego nitro. To trzeba kupić. Nie ma innej opcji. Bo przy 11 się tam to nitro zyskiwało. Dobra, mokre nitro. Fajnie. A to będę miał dopiero, ludzie, przy 6, przy Mingu. Dobra, opony nowe powinienem mieć. I te nowe opony mam zainstalowane, więc jest pięknie, ślicznie i cudownie. Tam następne opony będę miał przy 8. Hamulce powinienem mieć trzecie od tyłu. Te. I tu sprężarkę, turbosprężarkę powinienem mieć tą właśnie zamontowaną. Tylko tego nitra tak na dobrą sprawę nie miał.
A tak to miał wszystko, bo to będzie dopiero przy Runim. To. Ach. Dobra, czyli zapłacimy 12,5 kafla za nitro. Nie jest to jakoś dużo, biorąc pod uwagę, zobaczcie ile jeszcze mam forsy. 126 tysięcy. Za dużo nie wydałem na tuning, nie? Tylko 12,5 kafla na klocka. 12,5 klocka na nitro. I tyle. No to co? Teraz przechodzimy do garażu oczywiście. Powrót do kryjówki. Zapiszemy sobie grę na start. Ja teraz to będę pamiętał o zapisywaniu gry, bo to jest jedna klipa. No i co, panie Erlu, czarny przyjacielu? No, notowań jakoś dużo nie muszę ci wbijać, ale jednak muszę. Co my tu mamy? Jakieś najkrótsze wyścigi, żeby na bonus wam zostawić te najdłuższe. Ten jest dosyć krótki. Drak jest dosyć krótki, czyli będziemy zrobić to. A ile potrzebuję w ogóle zrobić wyścigów u niego? 5. 4 kamienie milowe. Dobra, zrobimy to, zrobimy tamto. Tą próbę i tą. Minimalne, dobra, najpierw zrobimy to. Nie wiem ile jest okrążeń, nie patrzyłem, ale nieważne. Pierwszy mój wyścig dzisiaj, mam nadzieję, że nie pójdzie tragicznie. Najwyżej to będę powtarzał, no trudno. Nie mam wyczutek, gdzie tu jest idealny start, więc perfekcyjny start to się nazywa raczej. Więc przez jakiś czas będę to inaczej tutaj funkcjonował. A, w ogóle wam jeszcze jedną rzecz powiem. Na chwilę się przesiadłem na klawiaturę. Szczerze powiedziawszy, no tak, żeby przechodzić tam te wyścigi przy tym. Powiem to szczerze, przechodziłem wyścigi, które powinienem mieć już ogarnięte. Tylko nie zapisałem gry. No te przy, no kurde, jak on miał, przy Baronie. Te jego wyścigi przechodziłem. Trzy okrążenia są. Przechodziłem na klawiaturze. Nie na kierownicy, na klawiaturze, ale z racji tego, że ja na odcinku ja przeszedłem na kierownicy, to uznałem, że no po co mam kierownicę podłączać, jak już zrobię to szybko na klawiaturze. I zrobiłem, bo to jakoś tak, no wrzuciłem sobie, któregoś dnia miałem taki wolniejszy dzień i po prostu uznałem, że a dzisiaj odrobię to, co miałem już mieć zrobione, ale nie mam zrobione. I odrobiłem, tak, odrobiłem pracę domową. Też, pracę domową też, ale tamto wyścigi też. No i jeździ się tym po prostu miodnie, tym Porszakiem. Uwierzcie mi, że... A to, że czasami się ślizgnie, to się każdemu zdarza, poślizg. A mówię, że z poślizgiem jest nawet lepiej. Tak różnie bywa. A nie, a co, jakoś mocno trudni nie są. O Jezu, dwa tiry, dobra, nie jest źle. Jeszcze ogarnąłem jedną rzecz podczas przechodzenia tych wyścigów na klawiaturze, że ja na klawiaturze kompletnie inaczej jeżdżę. W sensie, nie tak, że ze spowalniaczem, tu nitro na zakręcie czy coś. Nie, ja po prostu inaczej jeżdżę, jeżdżę ostrożniej. Jak jest zakręt, to zwalniam, żeby w zakręt wejść. Ewentualnie użyję nitra, o, hamulca. I wtedy jadę z powrotem, już wciskam gaz, lecę do przodu, nie? I wiecie co zauważyłem? Że to się opłaca, czyli używanie spowalniacza nie zawsze jest takie dobre. Tak jako tutaj. Tylko po prostu czasami jest lepiej trochę przyhamować, zwolnić, dobrze wejść w zakręt, zamiast użyć spowalniacza. Naprawdę, zobaczcie, że teraz jaką mam przewagę. Tutaj użyję sobie hamulca, no gdyby nie ten taksówkarz, miły pan, mi nie wszedł w drogę, to wtedy wszystko by poszło zgodnie z planem i nie musiałbym na niego przeklinać w myślach. Postaram się dzisiaj ograniczyć wyzwiska co do tych wszystkich taksówkarzy, telewizji i innych tych. Zrobimy sobie dzisiaj kulturalny odcinek. Ale jak te pomioty babilońskie będą mi w ten sposób, już jest przezwisko i jest niekulturalnie, ale na pewno jest kulturalniej niż rzeczy na F, którymi lubię rzucać. Tak. Jeżeli te pomioty F, fu, będą mi wchodzić w drogę, to nie wiem, czy się powstrzymam w niektórych momentach. Nawet wiecie co zauważyłem? O Jezu, nie tak, trochę nie tak. Nawet zauważyłem, że trochę bardziej myślałem, ale składnie to mówię, ale do czego zmierzam? Że trochę bardziej, jak grałem na klawiaturze, trochę bardziej myślę o tym, w jaki sposób jechać. W sensie, jak mam jakiś ostry zakręt, to nie wchodzę po najkrótszej drodze tego zakrętu, czyli po wewnętrznej, tylko po zewnętrznej, bo wtedy mam większy jakby łuk robię i samochód ładniej się obraca w zakręcie. No, koleś mnie już dogania.
przez to, że się zagadałem i napieprzam samochody. Może to jest przyczyna mojego upadku chwilowego. Albo koleś po prostu speeda dostał, tak jak w tej grze to wygląda. Czy ja mam wrażenie, czy tych samochodów jakoś się z dnia na dzień coraz więcej robi. To jest dziwne. Może nie będę patrzył na minimapę. Kurde, jakbym sobie zakrył czymś tą minimapę. Tylko z drugiej strony wtedy nie będę wiedział, gdzie jechać. To jest też słabe. Nie no, ale bez spowalniacza. Ja pamiętam, kiedyś grałem w Need for Speed'a na klawiaturze, fakt. I tam na klawiaturze to jakoś tak nie po drodze było spowalniacza używać, ale to inna kwestia. Ja na klawiaturze grałem, to spowalniacza nie używałem w ogóle, nie? I człowiek, i się jeździło, naprawdę, do trzeciego, czy nie, z drugiego, do bóla chyba doszedłem. Do drugiego z listy kolesia. Bez jakiegoś mocnego napocenia się i po kolei, nie, wszystkie wyścigi po kolei to robiłem na kierownicy, bo kiedyś grałem na kierownicy, doszedłem do, bodajże do piątego, coś takiego, coś w tym stylu. Do piątego z listy doszedłem, ale to nie dlatego, że wyścigi były trudne, dlatego się na nim zatrzymałem. Tylko głównie, wiecie dlaczego? Że mi się nie chciało grać, po prostu mi się nie chciało grać, bo jak robisz każdy wyścig po kolei, no to tak trochę się już nie chce, nie? No i teraz znowu mnie koleś wyprzedzi, tak? Tak to w ten sposób wygląda? A może niekoniecznie, bo ja sobie przyhamuję i patrzcie, przyhamowałem, wtedy koleś, bo on z tego spowolnienia to jakoś wychodzi tak, kurde, nie wychodzi tak flawless, tylko wychodzi takie wum. Nie, dopiero załapuje. Tak jakbym ten samochód, nie wiem, przez pewien czas po jakiejś śliskiej powierzchni leciał. I dopiero wtedy jakoś zaczął ogarniać, że... Dobra, trochę skręcę klawiaturę, dobra. I zapiszemy sobie grę profilaktycznie, bo dobrze mi ten wyścig poszedł, nadzwyczaj dobrze. Bez jakichś dużych spięć mogłem to zrobić, ten wyścig, te wyścigi robiłem. Rozgadany dzisiaj jestem, ajajaj, super. Dobra, zobaczmy jeszcze, minimalne, 14, 11, ale to jest nudne. Zrobimy jeszcze drugi tor, trudno. Później, no jeden z nich to będzie drag, nie? Te dragi to jednak będę robił, bo one są krótkie. A w odcinku bonusowym będą te najdłuższe wyścigi, te takie wiecie, najbardziej... Aha, ten potrzebuje trochę wcześniejszego wystartowania, jeśli chodzi o perfekcyjny start. Rozumiem. Rozumiem, to będę go trochę wcześniej cisnął. On ma dłuższy moment obrotowy silnika. Nie wiem, czy to tak się, to się powinno nazywać, ale jakoś mi tak pasuje to nazewnictwo. Musiałem się trochę zatrzymać, żeby nie pieprznąć nic. I patrzcie! On jadą skrótami, a ten... ja hamulczyk, spokojnie. Wytracenie prędkości, redukcja do dwójki. I skręt. No. No, redukcja do dwójki to bez przesady. Nie w takim samochodzie. Do trójki. O! Pięknie, no po prostu kurde marzenie. Co prawda, nie wygląda tak spektakularnie, że tu na spowolnieniu kule świstają. Ale nie walę w nic, nie? I te samochody jakoś też tak... Ci fonfle też jakoś tak wolniej jeżdżą, mam wrażenie. Nie wiem, czy to dlatego, że ja hamuję? Nie wiem. Ale koleś jakoś tak mi aż się nie daje we znaki póki co. Nie tak jak na spowolnieniu było. O, tu go wyprzedziłem. Stare... Ludowe przysłowie mówi, lepiej zahamuj niż pieprznij. Mhm. Dopiero teraz je wymyśliłem, ale jest stare i ludowe. Bo to mądrze brzmi i sławetnie. Jezu, nie wiem gdzie jadę, nie patrzę w ogóle na minimapę. Teraz jest taki ostry skręt. Uważaj, dobra, git. Cie no, kurde, jak ja tak będę jeździł. Tak będę jeździł, to mi dobrze będzie szło. Ale muszę dobrze jeździć. Jeżeli nie, żeby coś. Tym bardziej, że jeszcze ten, mówię, ten Porsche ma po prostu wyborne prowadzenie, widzieliście? No statystyki to statystyki niby, nie? Statystyki nie grają, ale też gracz. Ale mimo wszystko prowadzenie ma dobre, fura. Musiałem się nitrem wspomóc. I patrzcie, zgubili się, znowu zgubili się na tych skrótach. Ładnie sobie przeszedłem, raz mi zarzuciło samochód, to wyszedłem. Bez spowolnienia. A jaki międzyczas? Zaraz się pokażę międzyczas tu. Normalnie oczy wam z orbit wyjdą z wrażenia. O! Pięknie! Z hamulczykiem! To co prawda nie z hamulczykiem ręcznym, ale z hamulczykiem delikatnie. Tak, oj. O!
Ładnie, ładnie. Międzyczas 3 sekundy, zaraz będzie więcej. Mówię, miałem spektakularnie, ale teraz będę przynajmniej wygrywał wyścigi, jak tego spowalniacza. Wiecie, jak się można go oduczyć używać na kierownicy? Po prostu nie przypisywać sobie klawisza pod spowalniacz. Momentalnie człowiek się oduczy. Naciska. O, tu na przykład. No to dlatego, że mi się samochód skrzywił, nie? Ale idzie się naprawdę oduczyć spowalniacza, szybko używać. Trochę błąd robiłem, że ja używałem go cały czas. Kurde, on ma tak dobre prowadzenie, że jak skręcę kierownicę, a on tak już dobrze skręca. Nie wiem, czy to jest kwestia samochodu, czy ja po prostu lepiej jeżdżę, ale... Ludzie złoci, tak mi się dobrze nim jeździ, tym Porszakiem. To teraz się odezwą tacy ten, co pierwszy raz oglądają mój kanał i to się dobrze jeździ, to se jeździ, no. No to se będę jeździł. O, i pięknie, i wychodzą wyścigi bez żadnego problemu. Doskonały przejazd, chciałbym teraz zobaczyć twarz Razora, tylko tak dalej, Rockport jest już zaraz za rogiem, muszę lecieć. Czyżby to oznaczało, że po Earlu będzie już Rockport, ta trzecia dzielnica? To by było fajne, to by mi się podobało nawet. Więc teraz tak, zobaczmy. Średnia prędkość tutaj większa. Ile to ma? 7,9, dobra, może być. Jest 8 wyścigów, a 5 jest wymaganych, czyli 3 będą w dodatku, nie? W bonusie. Kurde, same... Nie, tylko jeden ma jakieś tam przemalowane. A, bo ten... A, takie dwukolorowe malowanie ma. Nadal muszę wyczuć tego Porszaka. On jest, wydaje się, wolniejszy na początku, nie? Ale później moich wrogów zdejmuje handicap tak zwany. Znaczy w FIFA to się nazywa handicap. Ale w Need for Speedzie też jest. Nie, nie powiecie, że nie. Jest, po prostu jest. Stopniowanie poziomu trudności. To jest w pewnym stopniu handicap. Dobra, jedź se, jej, no ja będę tak, mogę być ostatni, jak najbardziej, przy radarze spoko. Tu już sobie odrobię, jestem trzeci. To tu chyba będę musiał w tego typu wyścigach już używać tego spowalniacza. No, ewidentnie. Może i samochód ma lepsze prowadzenie, ale jak ja tak będę jeździł, chociaż nie jest tak źle, zobaczcie, jestem drugi. A nie jechałem jakoś cudownie. Dobra, no to git. Stopniowanie poziomu trudności w tym momencie działa na moją korzyść. Czyli mechanizm gry można obrócić na swoją korzyść tak naprawdę. Może to używanie spowalniacza to jest taki znacznik handicapa. To jest możliwe. 270, kurde, tamtą Suprą to ja tylko marzyłem o takiej prędkości. No i no dobra. Nie przesadzajmy. Supra też w swoich momentach potrafiła wykurzyć taką prędkością, że oczy z orbit wychodziły. I mały się człowiek na fotelu kierowcy nie zesrał z wrażenia, ale... Ale to wiecie, w pościgach, na jakiejś autostradzie. A tutaj jedziemy prostą drogą, a Porszak mówi, to ja se teraz pojadę szybciej, nie? I jedzie. Piękna rzecz. Dlatego musiałem powtarzać wyścigi typka tamtego, jak mu tam było, Baron, a tak, już zapomniałem jego imię. Dlatego musiałem powtarzać wyścigi, czy musiałem. Mogłem sobie dać z nim spokój, ale teraz mi wyszło, naprawdę wyszło. Czy ja miałem... Pokaż się. A, więcej miałem, dobra. O ile, kurde, no naprawdę. Ładnie. Przyznam. Teraz zapiszemy. Zapisz. To idzie powoli trochę. Może dzisiaj. Ale zobaczcie, za pierwszym razem wszystkie wyścigi póki co robię, więc... Ja się cieszę. To zostawimy na koniec. To jest jeszcze najprostsze takie. To jest najkrótsze. Próba. Maksymalne. A to minimalne. Najpierw zrobimy to, bo tamto jest maksymalne. I stamtąd jak się rozwinie pościg, to ja będę mógł bardzo ładnie sobie później kamienie milowe od razu nabić. To myślę, że jest lepsza opcja.
Dobra. Muszę się skupić. O, mało brakowało. Ty, ja nie okazałem ci na tamten pas skręcać. Co ty robisz, kolego? Przepraszam cię bardzo. Serdecznie, kolego sympaty, pierwszy wyścig powtarzam, dodatek jeszcze kurde drag. No nie. Teraz jest git. Trzeba skręcić. O! Jest. No bo widzieliście jaki był problem, nie? Widzieliście wszyscy sami. Więc ja nie muszę wam tłumaczyć. Zjeżdżał mi na drugi pas, sam, po prostu sam. Gdyby trzymał się tego pasa, to by bez problemu poszło, ale tak. No te dragi, to jest jedyna trudność tych dragach, że czasami takie rzeczy się dzieją, nie? Że sam samochód ci skręci na drugi pas, bo mnie żyjesz. Od początku powtarzaj, because fuck you, that's why. Eliminacje będą w bonusie. W bonusie to mogę powtarzać rzeczy, czemu nie? Ale ten nowy tryb gry mi się podoba. Fajnie, fajnie, fajnie. Już inaczej, kompletnie inna w ogóle jest. A po co ja w ogóle... Przecież to nie drag! Tylko próba prędkości, już nie mogę sobie tak, o... jeździć po prostu na manualnej skrzyni biegów. Tylko na automacie. Na automacie. Dobra, to na automacie będziemy jechać, tak? Ale jak wypluł? A niewiele szybciej ode mnie. Prostuj się. Dobra. Jedziemy dalej. No i teraz ewentualnie do prostowania samochodu tego używam. Nie wyprzedzi mnie jakiś? Nie. O, jeden. Jeden kilometr. Fajnie. Oczywiście Black Porsche. Inteligentna ta policja jest nawet. Jestem drugi. Ciekawe, czy nie będę jeszcze najgorszej pozycji, jaką mi przejadę. Nie, nie jestem. Aczkolwiek koleś dosyć nieźle zapieprza. Oho. Wjechał mu w machę. Wypier... O! Poleciał do góry. Jakim cudem? Jakim cudem? Wybiłem go do góry. Chyba pierwszy raz mi się takie coś na wyścigu stało. Żebym kolesia, z którym się ścigam, wybił do góry. Może dlatego, że z drugiej strony była policja, nie wiem. Może właściwości przejął po niej. Kurde, no i ten ćwok. Już jestem trzeci. Jak na próbie czasowej z policją będę trzeci, to nie ukrywam, będzie trochę wstyd. Także muszę jak najlepiej być dysponowany. 301 mi tam było na tym radarze. A to jest tak mało, nie? Tam koleś ma o wiele więcej ode mnie. Tak swoją drogą, dlaczego im nie odejmuje kilometrów na godzinę, jak dojadą którzyś tam, a mi odejmuje? A, no i jazda po czymś takim teraz, w tym Porszaku, to też jest piękna rzecz. Ten samochód jest po prostu taki zwrotny. Jeśli bym miał po jednej stronie Supra, a po drugiej Porszaka, bym tego Porszaka wziął. No szczerze powiem wam. Tak jak Supro się zachwycałem, tak z Porszakiem mógłbym się normalnie przespać. Poważnie. Oj, chyba się wydupię. Za szybko jadę. Dzięki! Ha! Pierwszy raz, kiedy pomaga mi policja. Wow! No ale to jest tak dupa, no bo mam za małe prędkości, won! No i drugi. A im nie odejmuje, nie? Im nie odejmuje. Dobra, pierwsze wyścigi to w sumie przeze mnie częściowo. Suń do P! Ja jadę. Kurde, czy to jest Porsche Carrera? Nie mów. Jeśli faktycznie będzie, to ja nie wyrobię do śmiechu. Bo taki tył ma charakterystyczny, tylko nie wiem, czy to właśnie ta fura jest. Jeśli tak, to po prostu...
Porsche Carrera jest na samym końcu listy, jeśli chodzi o komis. Więc ogarnijcie sobie, co to jest za furka. Od razu powiem, nie jest tania. W żadnym wypadku nie jest tania. Powiedzieć o niej tania to tak jak powiedzieć o... Chciałem powiedzieć o maluchu, że to jest samochód wyścigowy, ale prawdopodobnie znajdą się szaleńcy, którzy będą się tym ścigali. Będą przerabiali to tak, że maluch będzie zapieprzał, tak, że będzie z siebie żyły wypływał, więc... Więc nie powiem tego. Ale już to powiedziałem. Black Porsche? Dobra, jak najszybciej muszę jechać, tak? Ale po ile on jeżdżą? Kurde, no to teraz... Teraz się trochę trudność zmieniła, szczerze powiedziawszy. Tak jak wcześniej było łatwo, tak teraz jest tak niebezpiecznie. Mimo tego, że jestem pierwszy, to te prędkości nie mam aż takich dobrych tych prędkości. Jedź najszybciej jak umiesz. Albo jeszcze szybciej niż umiesz. Będę wtedy bardziej zadowolony. Dobra, jestem pierwszy. I to mam dosyć... Dobra, policja. Tylko mi nie przeszkadzajcie w jeżdżeniu, to możemy się ganiać tam, spoko. Dobra. I się nie ślizga aż tak. Tu też, tu jest ta też ta różnica. No po prostu ma prowadzenie o wiele lepsze. To już... To nie jest pospolita fura, taka... sobie od tak. Wypierdzielaj. Jestem pierwszy, nie mogę stracić prowadzenia. Nie teraz. Nie wiem, czy to nie była pierwsza próba prędkości, jako powtarzam. Możliwe. Ale powiecie, no demon, przy 140 to i Supra by ci tak latała po tych zakrętach. Może i tak, ale sam fakt tego, że... Nie potrafię wam tego wytłumaczyć, po prostu tym inaczej się jeździ. I to w taki sposób inaczej, że inaczej. Nie wiem, nie umiem tego... Jest chyba cięższa ta fura. Te! Co ty robisz? Co ty robisz? W jakie drzewa wjeżdżasz? Co ty, drwalem chcesz zostać? Chcesz drwalem zostać, to nie w samochód wsiadaj, tylko w koparkę, albo w coś... Przecinak do drzewa. A swojego czasu grałem w Farming Simulator, był taki fajny przecinak. No, ale był fajny. No dobra, no to koniec. Zaliczyliśmy. Przewaga, dobra. Teraz w ogóle się wziąłem za to. A, bo mam pościg, faktycznie. Kurde, zapomniałem. To czekaj chwilę, poczekaj. W ogóle śmiałbym się, jakby ten koleś walnął mi w bok. Ty, bo mi cię... Ja ci wam ucieknę. Jakby ten koleś walnął mi w bok i by się zniszczył przez to. Oj, bym się chyba turlał ze śmiechu.